Szczęść Boże, Agnieszka Kowalek, zapraszam na informacje dnia. Chcielibyśmy, aby podczas wizyty amerykańskiego prezydenta w Polsce zostało ogłoszone powstanie stałych baz wojsk NATO w naszym kraju. Są to jednak decyzje amerykańskie, mówił wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk został zapytany o to, czy podczas wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Polsce w przyszłym tygodniu możemy doczekać się ogłoszenia stałych baz wojsk NATO na terenie naszego kraju. No, nie chciałem tu wyprzedzać prezydenta Bidena, bo to on ogłosi pewne plany. Wiceminister dodał jednak, że podczas jego wizyt w USA apelował o powstanie stałych baz wojsk NATO w Polsce. Zobaczymy, już za kilkanaście dni dowiemy się, z jakimi planami, decyzjami przyjechał pan prezydent Biden do Polski. Oczywiście chcielibyśmy, żeby to się dostąpiło, no ale to są decyzje już amerykańskie. I jeśli dzisiaj z pewnej perspektywy patrzymy na obecność amerykańską w Polsce, to trzeba powiedzieć jasno, że no, ważniejszych powodów już po prostu nie będzie. Ta wojna się toczy za naszymi granicami, odczuwamy jej skutki w Polsce, w Europie i od strony, jeśli chodzi o kwestie uchodźców, od strony tej współpracy gospodarczej, wojskowej. A kwestie bezpieczeństwa, jak mówił wiceminister, są kluczowe. Prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkają się dziś z ukraińskimi żołnierzami, którzy szkolą się w naszym kraju na czołgach Leopard. Tydzień temu w Polsce rozpoczęły się szkolenia ukraińskich załóg z czołgów Leopard. Szkolenia mają trwać, dopóki Ukraińcy nie zdobędą potrzebnych umiejętności, aby operować czołgami, co zapowiedział podczas ubiegłotygodniowej wizyty w Kijowie minister Mariusz Błaszczak. Dodał jednak, że mowa tu o tygodniach. Z ukraińskimi żołnierzami, którzy szkolą się w Polsce, spotkają się dziś prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Niemcy zgodziły się na dostawę Ukrainie czołgów Leopard 2 pod koniec ubiegłego miesiąca. Wówczas niemiecki resort obrony wskazywał, że Polska ma być państwem wiodącym wśród krajów przekazujących Leopardy 2A4, a Niemcy wśród donatorów wersji 2A6. Do marca czołgi typu Challenger 2 ma przekazać Wielka Brytania. O wsparciu Ukrainy wozami Leclerc dyskutuje Francja. Czołgi Leopard, jakie Polska przekaże Ukrainie, to kolejne wsparcie płynące z naszej ojczyzny do pogrążonej wojnie Ukrainy. NSZZ Solidarność i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych mają zastrzeżenia dotyczące bezpłatnego 5-dniowego urlopu opiekuńczego. Dotyczą one głównie braku wynagrodzenia. Nowelizacja ustawy, którą w ubiegłym tygodniu przyjął Sejm, trafiła do Senatu. Chodzi o dostosowanie prawa do postanowienia dwóch dyrektyw unijnych, mających zapewnić bardziej przejrzyste i przewidywalne warunki zatrudnienia i wprowadzić równowagę między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. W myśl noweli wprowadzonych zostanie 5 dodatkowych dni urlopu. Będzie to urlop bezpłatny. Proponujemy, aby za czas tego urlopu pracownik otrzymywał wynagrodzenie liczone jak za czas urlopu wypoczynkowego lub aby miał prawo do otrzymania stosownego świadczenia pieniężnego z ZUS. Uważamy, że będzie to dobre rozwiązanie, które wzmocni popularność urlopu opiekuńczego. Nowością w kodeksie pracy będzie także urlop z powodu tzw. siły wyższej, to 16 godzin lub 2 dni w ciągu roku, które można wykorzystać w przypadku zaistnienia pilnych spraw rodzinnych, takich jak choroba czy wypadek. O ile to zwolnienie jest płatne 50%, to urlop opiekuńczy jest bezpłatny. Pracownicy nie będą korzystać z tych form urlopów, zwolnień. Będą wybierać opiekę na dziecko. Będą korzystać z urlopu wypoczynkowego, natomiast najprawdopodobniej w ostatniej kolejności będą korzystać z bezpłatnego urlopu opiekuńczego. W myśl noweli rodzice dzieci do lat 8 będą mieli prawo do wnioskowania o elastyczną organizację czasu pracy. Gdańscy przedsiębiorcy więcej zapłacą za śmieci. Podwyżek w Gdańsku należy się także spodziewać za bilety w komunikacji miejskiej. Wyższe ceny mają obowiązywać od kwietnia. Wyższe stawki za wywóz śmieci będą dotyczyły tzw. nieruchomości niezamieszkałych, czyli wzrost cen obejmie m.in. przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe. Od kwietnia 2018 roku do lutego 2020 roku stawki te wynosiły 127 zł za każde 1100 litrów.
Od kwietnia będzie to 128 zł i 4 grosze. Mówimy tutaj przede wszystkim o wzroście cen paliwa na poziomie prawie 40%. Mówimy o wzroście kosztów pracy również na poziomie prawie 40%. Zmuszają nas do tego, żeby jednak wrócić do tematu właśnie stawek. I tutaj musimy mówić i pamiętać o jednej rzeczy, że wracamy do tych stawek, które obowiązywały w 2020 roku, jeżeli chodzi o nieruchomości niezamieszkałe. Mówi Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta Gdańska do spraw usług komunalnych. Krok w kierunku podwyżek za wywóz śmieci dla nieruchomości niezamieszkałych był konieczny, dodaje Cezary Śpiewak-Dowbór, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska. No, gdybyśmy tego nie zrobili, to musielibyśmy kosztami wywozu odpadów z budynków, w których nikt nie mieszka, tylko są między nimi prowadzone działalności gospodarcze, musielibyśmy tymi kosztami obciążyć mieszkanki, mieszkańców, którzy musieliby wówczas więcej płacić za śmieci, gdybyśmy mieli inne stawki zrobić dla przedsiębiorców. Radny Przemysław Majewski podkreśla, że podwyżka za wywóz śmieci znacząco odbije się na finansach gdańskich firm, na czym ucierpią także mieszkańcy. Trzeba pamiętać o tym, że te firmy prawdopodobnie będą przenosiły te wyższe koszta opłat za śmieci właśnie na klientów, więc my więcej zapłacimy za owoce, za warzywa, za chleb, za produkty, które codziennie kupujemy przez to, że władze miasta Gdańska tak drastycznie podwyższają ceny opłat za śmieci. W Gdańsku mają wzrosnąć także ceny biletów za komunikację miejską. Jeżeli chodzi o same bilety, to oczywiście nikt nie jest za podwyżkami cen biletów, natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że miasto płaci dużo większe stawki za energię i wydaje się, że nie ma wyjścia, żeby wprowadzić tę uchwałę. Wskazuje radny z klubu Wszystko dla Gdańska Wojciech Błaszkowski. Radny PiSu Kazimierz Koralewski mówi, że władze Gdańska obiecywały, że nie będzie podwyżek. I teraz nagle okazuje się, że wprowadzają ceny maksymalne na bilety, gdzie bilet jednorazowy może będzie kosztował nawet 6 zł. W związku z tym pojawia się taka ekonomia, że opłaca się użyć auta zamiast autobusu czy tramwaju, a przecież po tym okresie pandemii chodziłoby nam o to, żeby przede wszystkim mieszkańcy używali komunikacji publicznej. Jeżeli w ogóle możemy mówić o celach klimatycznych, to powinniśmy używać komunikacji publicznej i te podwyżki temu przeciwdziałają. Ceny biletów komunikacji miejskiej w Gdańsku mają wzrosnąć od kwietnia. A teraz przenosimy się do Poznania, stolicy Wielkopolski. Siostry Elżbietanki, które na co dzień prowadzą jadłodajnie dla osób bezdomnych, uruchomiły program Bliżej Ubogich. Siostry spotykają się na osobistych rozmowach z potrzebującymi. Rozmowy służą nawiązaniu relacji, poznaniu sytuacji ubogich, a także ich wsparciu. Poznań, ulica Łąkowa. Każdego dnia setki osób stoją tutaj w długiej kolejce. Czekają na mrozie na otwarcie największej w Wielkopolsce jadłodajni. Każdego dnia mamy przygotowane 780 porcji posiłku. To każdego dnia musimy mieć, czyli 450 litrów zupy, 1300-400 kanapek dziennie. Mówi siostra Józefa Krupa, Elżbietanka. Potrzebujących przybywa mniej więcej od początku pandemii. Cały czas nie widać poprawy, ludzie tracą pracę, wiele firm upada. Niektórzy nie radzą sobie ze spłatami kolejnych rat kredytu. Aby poznać sytuację potrzebujących, siostry uruchomiły program Bliżej Ubogich. Pokazuje ten program nam na dzień dzisiejszy, że jest bardzo dużo osób starszych, samotnych i potrzebujących pomocy. Tłumaczy Elżbietanka, siostra Józefa Krupa. Z jadłodajni korzystają nie tylko bezdomni, ale i osoby starsze. Nie brakuje też uchodźców z Ukrainy. Przy Łąkowej w Poznaniu stoi też rozmównica. To miejsce, w którym osoby ubogie mogą porozmawiać o swoich potrzebach i problemach. Skąd wziął się pomysł na taką placówkę? Któregoś dnia, 2 lata temu, padał bardzo obfity deszcz, bym powiedziała. I osoba stosunkowo młoda biegła tutaj do mnie i woła na całą ulicę: siostro, błagam cię, pomóż mi pojednać się z Bogiem. Wspomina siostra Józefa Krupa. Dzięki rozmównicy osoby bezdomne mogą podjąć odpowiednią terapię czy załatwić sprawy urzędowe. W rozmównicy dyżurują też księża, jest więc okazja do wyspowiadania się. Ci, którzy przychodzą, nie tylko chcą się spowiadać, czasami chcą porozmawiać o swojej sytuacji życiowej,
o jakichś tam problemach swoich osobistych, duchowych. Wyjaśnia ksiądz Przemysław Kąpf z parafii świętego Mikołaja w Wierzenicy. Siostry elżbietanki od wielu lat współpracują z poznańską Caritas. W stolicy Wielkopolski dla ubogich działają 4 jadłodajnie, są noclegownie i jest też ogrzewalnia. Ale to nie jest najważniejsze tak naprawdę, ta pomoc taka materialno-fizyczna. Myślę, że to, czego osoby bezdomne potrzebują najbardziej, to jest kontakt z drugim człowiekiem. Mówi Adam Hubert z Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Siostry elżbietanki szukają pieniędzy na uruchomienie Centrum Pomocy Osobom Ubogim czy kompleksowej pomocy w jednym miejscu. W planowanym centrum ma powstać kuchnia, jadalnia, magazyn, kawiarenka, salon i cały węzeł sanitarny. Osobne łazienki dla kobiet i mężczyzn, a także punkt odzieży, pralnia i suszarnia. Mija tydzień od trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Według ostatnich danych w wyniku tragedii śmierć poniosło ponad 35 tysięcy osób. Trzęsienie ziemi, do którego doszło w ubiegły poniedziałek, miało siłę 7,8 w skali Richtera. Zginęło ponad 35 tysięcy osób, z czego, jak podaje WHO, co najmniej 5900 w Syrii. Akcja ratownicza trwa już tydzień. Choć jak mówią ratownicy, szanse na odnalezienie żywych są coraz mniejsze, to jednak nie należy tracić nadziei. Ratownicy z Salwadoru po niemal tygodniu od trzęsienia ziemi wydobyli spod gruzów matkę oraz dziecko. Takich przykładów, gdzie pod gruzami zawalonych budynków odnajdywani są żywi ludzie, jest więcej. Uratowano 45-letniego mężczyznę, który był pod gruzami 162 godziny. 158 godzin na ratunek czekał 10-letni chłopiec. Ratownicy wydobyli także 7-miesięczne dziecko. Służby ratunkowe nie przerywają pracy. Wielu mieszkańców Turcji i Syrii straciło cały swój dobytek. Mój sklep, moje miejsce pracy, wszystko zostało zniszczone. Mój dom został zniszczony. Miałem jeden magazyn i też zniknął. Teraz nie mam nic. Wszystko zniknęło i zostaliśmy na ulicy. Dobre lub złe, wszystko co mieliśmy było tutaj. Nawet moje dzieci teraz płaczą. Mówią, mamo, wszystko przeminęło. Nasze dzieciństwo przeminęło. Wszystkie nasze wspomnienia zniknęły. W akcji ratowniczej biorą udział także Polacy. W niedzielę do naszych strażaków i ich czworonogów dołączyli przewodnicy z psami z Litwy i Czech. I to wszystkie wiadomości na teraz. Na kolejne wydanie informacji dnia zapraszam po modlitwie Anioł Pański. Do zobaczenia.